Wojciech Orzechowski, warsztat inwestowania w nieruchomości. Na blogu padło takie pytanie, jak ja zaczynałem. Od czego zaczynałem i jak to wyglądało, czy było trudno, czy nie. Z jakimi problemami się spotykałem. No, moja przygoda z biznesem zaczęła się już 20 lat temu. I nie była prosta, bo ja wtedy byłem na studiach. Byłem na pierwszym roku, kiedy zauważyłem, że zaczynają mi doskwierać pewne kompleksy. Na całą zimę chodziłem w kozakach, relaksach. Dzisiaj relaksy powracają do mody. Ale wtedy to był dla mnie problem fizycznie, bo byłem na utrzymaniu rodziców. Strasznie mnie to męczyło. Rodzice specjalnie nie byli jacyś bogaci. Pochodzili i pochodzą z rodziny robotniczej. Co prawda tata był kierownikiem grupy robót budowlanych, ale mama dosyć szybko przeszła na rentę w związku z poprzednią pracą, którą wykonywała gdzieś tam w jakiejś fabryce. Często jeździliśmy na działkę, żeby w jakiś tam sposób dorobić warzywami, owocami i je później na rynku upłynniać. Ale gdy trafiłem na studia ekonomiczne, zdałem sobie sprawę, że to nie tędy droga, że jeżeli moje życie ma wyglądać tak, jak chociażby ich, no to warto się kształcić, tak? Pójść do pracy, pójść na etat i pójść w ich ślad. No nie tak chciałem. Od razu zostałem zmotywowany do tego, żeby w ogóle zacząć coś robić, działać na własny rachunek, aby być niezależnym od wszystkich. W 97 otworzyłem swoją pierwszą działalność. Samym problemem było otworzenie, znalezienie jakiegoś tematu, który mógłbym kontynuować, dobrego, na którym da się zarobić. Pierwszą działalność otworzyłem z Robertem. Robert był starszy. Potem on się przeniósł na SGH. Ja dalej zostałem na Kulu. To były studia dzienne. Nie było w jakiś tam sposób łatwo, bo musiałem godzić naukę i pracę, i działalność. Tworzyliśmy gadżety reklamowe. Takie koszulki z nadrukiem, z logo firmy, otwieracze z nadrukami, parasole na przykład. I upłynnialiśmy to dosyć hurtowo, tak przynajmniej chcieliśmy to hurtowo robić. Padliśmy na pomysł, żeby szkoły obstawiać, na przykład podstawowe, wydrukować dla całej szkoły koszulkę, t-shirta z logo. No i pamiętam, zaczęliśmy to tysiącami tam upłynniać do tych szkół. No i tak się zaczęła fajna przygoda. Pamiętam, w 97 roku miałem pierwszy telefon komórkowy. Minuta kosztowała 2,70 wtedy za połączenie. Więc nie było łatwo. Później moja dziewczyna, obecna żona, dołączyła do mnie. No i musieliśmy jakoś sobie poradzić, utrzymać się. Więc coraz więcej tych kontraktów podpisywaliśmy. Ale to było poniekąd męczące. A tym bardziej, gdy wspólnik przeniósł się na SGH, ja zostałem sam. Wtedy wygrałem konkurs na prowadzenie klubu studenckiego. I tak zaczęła się przygoda z conocnymi imprezami. Właściwie przez 3 lata same zabawy. No to było fajne. Dużo dziewczyn. Dziewczyna moja była zazdrosna wtedy dosyć mocno. Ale to też sprawiło, że uniezależniliśmy się dosyć mocno od rodziców. Pamiętam, rodzice mówili wtedy, co ty robisz? Przecież wpakujesz się w problemy. Firma, działalność gospodarcza to niekoniecznie dla ciebie. Ale to, ja byłem na studiach ekonomicznych, no to dlaczego miałoby to nie być dla mnie? Odizolowałem się od pewnego środowiska, od przyjaciół, którzy chcieli mi źle doradzać i znajomych, i raczej skupiłem się na osiąganiu celów. Rodzice przestali mi wtedy dawać na studia, więc o tym bardziej było to dla mnie motywujące, żeby odnosić efekty, osiągać efekty, osiągać sukcesy. W ciągu tych 3 lat dodatkowo założyłem ze szwagrem i jego kolegą sklep komputerowy, jeden w Stalowej Woli, jeden w Lublinie. Ale znowu po roku okazało się, że trafiliśmy na nieuczciwego wspólnika, który cały towar ze swojej firmy przefakturował na swoją firmę, zostawiając nas z kredytem kupieckim.
niezapłaconym oczywiście, zaczęły się sprawy sądowe i tak dalej. Na szczęście, że mieliśmy rozdzielność majątkową z żoną, więc wszystko przyjąłem oczywiście na klatę, a później dopiero jak się wszystko uspokoiło, to można było dopiero odrabiać te straty. No i działalność gospodarcza właściwie już kilka lat miała. No, wpadłem wtedy na pomysł, żeby założyć firmę, która będzie się zajmować usługami internetowymi. No i ta firma jest do dzisiaj, 15 lat. W momencie największego dołka psychicznego i finansowego miałem do wyboru albo zostać i pracować na etacie, albo otworzyć następną działalność, albo wyjechać za granicę. Zdecydowałem się na otworzenie działalności i to chyba było najlepsze. To chyba było wtedy najlepsze. Zacisnąłem zęby i przez wiele lat trzeba było odpracowywać swoje zobowiązania. W końcu dzisiaj, po 15 latach, mogę być tu, gdzie jestem. Mogę być na piaszczystej, pięknej plaży majowej, gdzie jeszcze chyba nie wszyscy przychodzą się opalać, ale również wypuszczać swoje zwierzaki. Dobrze, że mnie nie zagryzły. I odpoczywać. I ciebie też zachęcam do tego, żebyś wziął życie w swoje ręce, żebyś zaczął działać. Początki zawsze są trudne, ale przynajmniej możesz liczyć na wielu mentorów dzisiaj. Kiedyś takich nie było. Dzisiaj internet sprawił, że te informacje dosyć szybko się rozchodzą, że możesz brać udział w szkoleniach nie tylko na żywo, ale i online. Ja również kieruję do ciebie taką ofertę swoich warsztatów, gdzie jako mentor mogę cię przeprowadzić od samego początku do końca przez proces inwestycyjny dotyczący zakupu, sprzedaży nieruchomości i nakreślić ci plan 6-letni, w którym możesz dążyć do rentierstwa, ale nie takiego byle jakiego. Plan zakłada start od 30 tysięcy i finał na 2 milionach, za które możesz kupić dopiero swoje nieruchomości, które będą dawać ci przychód pasywny rzędu około 20 tysięcy i wtedy już będziesz uniezależniony od nikogo. Chciałbyś mieć przychód dodatni rzędu 20 tysięcy? Wiem, jak to zrobić. Moi uczestnicy warsztatów takie plany mają w tej chwili nakreślone. No wiadomo, tu jeszcze jest kwestia osobowości, charakteru. Pewnie nie wszystkim się uda. Pewnie niektórzy wymiękną też w trakcie. Nie jest łatwo. Ja nie mówię, że będzie łatwo, ale mogę cię przeprowadzić przez cały proces inwestycyjny i zabezpieczyć. Zabezpieczyć przede wszystkim tak, jak niedawno podawałem taki przykład, gdy na parkingu podziemnym, którego podłoże było wylane z jakiegoś śliskiego materiału, jeździłem za synem i robiliśmy kółka i mówiłem: Tymoteusz, uważaj, zaraz się przewrócisz. On mówi: tato, nie przewrócę się. Ja mówię: zaraz się przewrócisz. On mówi: nie przewrócę się. I za chwilę bach, leży, płacze oczywiście, ale wtedy mogę go przyjść, przytulić. Zrobił to pod moim okiem. Ja wiedziałem, że może się wywrócić, ale wiedziałem, że tutaj tyle mu nie grozi niebezpieczeństwa, jakby to zrobił w każdym miejscu innym na zewnątrz. Ja kiedyś przewróciłem się, złamałem nogę i wiem, czym to jest problem. No nie słuchałem wtedy do końca rodziców, a chciałem, żeby mój syn mnie słuchał. Gdy zrobił to pod moim okiem, ja go zabezpieczałem. I ty być może też popełnisz jakieś błędy, na które ci pozwolę. I też będziesz mógł poczuć to na własnej skórze, ale może nie aż tak drastycznie, bo jednak będę ci podpowiadał, co jest dobre, co jest złe i dozwalał tylko popełnianie takich błędów, które nie skutkują naprawdę jakimiś wielkimi stratami. Możesz sobie na to pozwolić, jeżeli masz dobrego mentora, a ja siebie za takiego uważam. W tej chwili prowadzę ponad 20 uczestników warsztatów. Są zadowoleni, działają, funkcjonują. Pierwsze nieruchomości kupione, remontują się. No i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będą mogli postawić sobie taki swój pałac, w którym się będą dobrze czuli. A tu jesteśmy przy takim pałacu. Bardzo ładnym, ładnie zbudowanym, z wielką fantazją. Może nie takie nieruchomości, ale od początku od zwykłych mieszkań, na których możesz naprawdę dobrze zarobić. Wyciągnąć od 15 do 50 tysięcy złotych, jeżeli tylko chcesz. Jeżeli dysponujesz
małą gotówką na start i jakąś minimalną zdolnością kredytową, a nawet jeśli jej nie masz, to możemy ją wypracować. Współpracuję z zespołem ludzi, którzy również pomogą Ci w tym wszystkim się odnaleźć i nakreślą ze mną wspólnie drogę, którą powinieneś iść. No cóż, z włoskiej plaży nad Adriatyku Wojciech Orzechowski. Zapraszam Cię do kontaktu wojciech.orzechowski na Skype'ie albo zarabiajnanieruchomościach.pl. Tam jest mój blog, gdzie możesz znaleźć wiele świetnych artykułów. No i do usłyszenia niebawem.